Cześć, z tej strony Łukasz z kanału Na Korol Bez. Zapraszam Was na kolejny odcinek Aktywnie Podróże i Pasje. Tym razem wybrałem się na grzyby. Jest już jesień oficjalnie, więc postanowiłem wybrać się właśnie na grzyby. Zobaczymy, czy coś jest. Facebookowe grupy są zalane zdjęciami, jak to na Śląsku, są grzyby, jak ludzie zbierają całe wiadra. Więc postanowiłem ja się wybrać. Chcę sprawdzić dwie miejscówki. Tutaj na Śląsku, na pograniczu Śląska i Opolskiego. No i sprawdzę, czy są jakieś grzyby. No i mam nadzieję, że uda mi się jakieś zebrać. Zapraszam do oglądania. Jak się film podoba, to zostawcie suba, lajka, no i jakiś komentarz. Jeśli oczywiście coś zbiorę. Mam nadzieję, że się uda. Powiem tak, na razie nie wygląda to dobrze. Nie ma nawet trujących grzybów, co nie jest dobrym znakiem. Ale pochodzę jeszcze godzinkę. Jak nic nie znajdę, nawet trujących, to zmieniam lokalizację na inną. Szkoda tracić czasu na las, gdzie nie ma grzybów. Mamy pierwsze grzyby, chyba są kani, nie jestem pewien, zbiorę i potem ocenię. Tutaj jeszcze jeden. No, zobaczymy, czy to jest kania. Ja tak pewności no nie mam 100%. Mamy chyba kolejny grzyb. Trafiony. O, jaki ładny, nierobaczywy. Więc grzyby są. Ło, jaki duży. Jest kolejny. Ło. No, jaki ładny. Koszyczek się powoli zapełnia. Grzyby moim zdaniem występują w grupach. A to jest moje zdanie, więc przeszukam ten teren dokładnie. I proszę, są kolejne. Jest, jaki ładny. Potem sprawdzę, co to za grzyby. Kolejne, takie ładne. Szukam dalej. Tak jak mówiłem, grzyby występują w grupach, więc jeszcze te miejsce dokładnie sprawdzę. Jest kolejny. Jaki ładny.
Jaki ładny. I do koszyczka. Oczywiście nie robaczywy. Ładna wycinka lasu. O, są grzyby. Nie wiem, czy nie są trujące. Sprawdzę. Ale wydaje mi się, że tak. A nie. Kolejny. I kolejny. I taki malutki. Zdrowy. I kolejny. W domu wszystkie te grzyby zweryfikuję i sprawdzę, czy wszystkie są jadalne. A, trujący. Tu jest takie ładne miejsce. Może tu są jakieś grzyby. Co to jest to? Trujący. Dobra, trujących nie będziemy deptać. Nie mówię, że się grzyby skończyły, ale od dłuższego czasu nie ma nic. Tutaj mogą występować grzyby. Sprawdzę, czy coś jest. No, to by było chyba na tyle z tej miejscówki. Zbiór jest ciekawy. Trochę zebrałem. Nie mogę powiedzieć. Chyba już byłem we wszystkich miejscach, gdzie grzyby mogły być. Jadę szybko zmienić miejscówkę na kolejny raz. Mam nadzieję, że tam będzie trochę lepiej. Dobra, idę szybko zmienić miejscówkę. Szybka zmiana miejscówki. Jestem w nowym lesie, oddalonym o 5 km. Mam nadzieję, że grzyby tutaj też są, no i że uda się coś dozbierać do koszyka. Jestem pełen optymizmu.
idę zbierać grzyby. Czyżby kolejna kania? Możliwe. Już jedną mam. Kanie w koszyku. Jak się upewnię, że to jest kania w domu, to następny raz ją zbiorę. Mam zasadę. Jak nie jestem pewien grzyba, to go nie biorę. Tak powiem szczerze, tutaj chyba nie ma grzybów. Nawet nie ma trujących. Nie wygląda to dobrze. Więc tak. W tym lesie grzybów generalnie nie ma. Była jedna kania. Może to była kania, może nie. Zostawiłem na kogoś innego. To jest początek sezonu, więc jeszcze pewnie na jakieś grzyby się wybiorę. Jestem w sumie zadowolony. Koszyczek trochę zapełniony. Czy mogło być lepiej? Oczywiście, że mogło być lepiej, ale i tak nie jest źle. Co z tymi grzybami zrobię? Tak jak mówiłem wcześniej, zweryfikuję i na suszenie. A jak już je wysuszę, to będzie do rosołu i na potrawy wigilijne. Pierwsze grzyby w tym sezonie zebrane. Udam się pewnie jeszcze nie raz. Mamy jeszcze wrzesień, końcówkę września. A więc jeszcze grzyby będą. W tym tygodniu ma padać deszcz, tutaj w okolicach Gliwic. Więc jeszcze się na grzyby pewnie wybiorę. Mam nadzieję, że film z serii Aktywnie Podróże i Pasje Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie suba, lajka i komentarz. Trochę emocji było, trochę grzybów również. Więc do zobaczenia w kolejnym filmie z cyklu Aktywnie Podróże i Pasje. Trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia gdzieś w lesie na grzybobraniu. Następnym razem będzie lepiej. Jeśli moje filmy sprawią Wam przyjemność, zapraszam do dobrowolnych wpłat przez serwis Buy Coffee. Link do wirtualnej kawy jest w opisie filmu. Dziękuję za każde wsparcie, które pomaga mi tworzyć jeszcze lepsze treści. Dziękuję również tym, którzy już wspierają ten kanał oraz tym, którzy zamierzają to zrobić.